Aesculus hippocastanum, znany bardziej jako kasztanowiec zwyczajny, pochodzi z Półwyspu Bałkańskiego. Dziś spotykany jest w całej Europie, także w Polsce. Gęste korony tych drzew dorastają do 25 metrów wysokości. Okres kwitnienia przypada najczęściej w maju. Pojawiają się wtedy około 30-centymetrowe kwiatostany złożone z białych kwiatów z żółtymi lub czerwonymi plamami u nasady. Co zwiastuje ich pojawienie się, najlepiej wiedzą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Ponieważ w piątek, 4 maja ruszyły matury w całym kraju. Uczniowie o godzinie 9 przystąpili do egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Największym zainteresowaniem, tak zresztą chyba jak w całej Polsce, cieszy się przedmiot egzaminacyjny geografia. A jeżeli chodziło o języki obce, to język angielski, który zdawało 65 osób i tylko 5 osób zdaje egzamin rosyjski. W Strzelińskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w roku 2006-2007 do egzaminu maturalnego przystąpiło 115 absolwentów i 30 osób z lat ubiegłych. Jak się okazuje, matura zdawana jest zarówno w nowym, jak i starym systemie. Poza tym to ostatni rok ulg przewidzianych dla maturzystów. Tak, ten rok jest ostatnim rokiem, jeżeli chodzi o amnestię. W przyszłym roku amnestii nie będzie i według nowego projektu rozporządzenia, nie wiem czy na pewno uczniowie się ucieszą, od przyszłego roku ma obowiązywać sesja, że tak powiem, poprawkowa w sierpniu egzaminu maturalnego, której obecnie nie ma. Tak więc przyszłych maturzystów czekają zmiany, a wszystkim tym, którzy przystępują teraz do egzaminu dojrzałości, życzymy powodzenia.